Moi drodzy, w najbliższą niedzielę będzie kolejny wykład na portalu na hektar wiedzy, i tym razem będzie to wykład, wykład bardzo przykry. Będzie to wykład dotyczący klepniętych już do wycofania substancji aktywnych i tym samym produktów. I tutaj chciałbym, żebyście bardzo wzięli sobie to do serca, bo to wycofanie w nas bardzo mocno uderzy, i nie tylko z powodu jednej substancji, o której niektórzy już wiedzą, ale z powodu wszystkich, bo uderzy to i w sadowników, i w rolników, którzy produkują owoce miękkie, i w rolników, którzy produkują warzywa. Eee, pokażę Wam na podstawie dziennika ustaw, jak bardzo mocno to w nas uderzy. Pokażę Wam doskonale, co musimy teraz zrobić. Bardzo bym Was prosił, żebyście się nad tym skupili, bo mamy jeszcze trochę czasu do tego, żeby pewne rzeczy ogarnąć dla siebie na zapas. Eee, I cóż, obejrzyjcie proszę ten wykład, bo ja nienawidzę wycofywania substancji aktywnych, bo zawsze niestety sprawdza się to, co mówię Wam od lat, że te wycofanie nigdy nie idzie w kierunku zdrowia i dobra konsumenta, ale zawsze w kierunku monopolizacji rynku, czyli wyciągania kasy od nas, jako od rolników. Zapraszam Was już dzisiaj. Pamiętajcie, niedziela od 8 rano wykład na hektar hektarwiedzy.pl, również w aplikacji mobilnej. Kładę wam bardzo nisko i Was do tego serdecznie zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj bardzo mocno na początku chciałem poprosić Was wszystkich o to, abyście udostępniali ten materiał, gdzie się da. Dlatego, że ten, ta część mojej wypowiedzi, wypowiedź gospodarcza, ona nie tyczy się tylko rolników, ale tyczy się nas wszystkich konsumentów, ponieważ e, dotyczy ona bezpieczeństwa żywnościowego, a więc cen tego, co będziecie kupowali przez najbliższe, uwaga, 30 lat. I wcale się nie śmieję. Popatrzmy. To, co widzicie teraz, tak naprawdę e, za mną. To jest potężne nabrzeże portu, które zajmuje się przerzucaniem towarów spożywczych, a w tym w głównym przypadku zajmuje się importem, no, głównie eksportowaniem, eksportem naszych płodów rolnych, takich jak zboże, do krajów drugich, do krajów trzecich. I wyobraźcie sobie, że, mówiąc bardzo, bardzo delikatnie, od ubiegłego roku trwa w Polsce przetarg na to, kto będzie dzierżawił całą tą potężną bazę. Przetarg oficjalnie został już rozstrzygnięty, no i teraz zaczęła się dyskusja, bo po roku czasu ktoś się kapnął w polskim rządzie, tym czy przyszłym, bo nie wiem jak to mówić, bo jesteśmy na dziwnym etapie w gospodarce w Polsce. Że dzierżawa obcokrajowcom, bo mówi się o tym, że przetarg wygrała firma amerykańska, na 30 lat, nie na 3 lata, nie na 3 miesiące, na 30 lat dostępu do tego oto, nazwijmy to terminala przeładowczego, to jest chyba lekka przeginka. Fajnie, że ktoś się kapnął, szkoda, że tak późno. Ja może dodam, że nieoficjalnie mówi się, że przetarg wygrała właśnie firma, która już dzisiaj ma ponad 60% udziału w rynku w aspekcie obrotu towarami rolniczymi. No i teraz, drodzy konsumenci, czemu to jest takie ważne? Drodzy rolnicy, skupcie się, bo ja naprawdę nie żartuję. Co mamy dzisiaj w Polsce za sytuację, jakbyśmy tak spojrzeli hmm, czysto logicznie, mamy sobie Polskę, tak, jako, jako po prostu nasz kraj, e, gdzie. Mamy naszą produkcję. Ceną naszych towarów zarządza saldo. Jeżeli mamy firmy, które towar od polskich rolników kupują i wy... wyeksportują, czyli wywożą do krajów drugich i trzecich, nieważne gdzie, ale wywożą, statkami, bo przypomnę, że transport morski jest nadal najtańszy, to tak naprawdę mamy sytuację, w której dzięki temu, że w porcie jest odbiór, wzrasta cena. Na wybrzeżu, rolnicy i firmy z całej Polski wożą na wybrzeże, i dzięki temu mamy sytuację, w której, uwaga, zdejmuje się nadwyżki z rynku, w wyniku czego cena się utrzymuje na poziomie często poprawnym, prawidłowym, w miarę dobrym, i rolnicy zarabiają. I tak było przez dziesięciolecia. W ostatnich dwóch latach. Doszło do ogromnego zaburzenia tego zjawiska, ponieważ wprowadzono do Polski towary z za wschodniej granicy, czyli z Ukrainy. Mówimy tutaj o milionach ton zboża. I teraz zobaczcie, co się dzieje. My jako rolnicy nadal wiemy, że to nie są żarty i że ten incydent prawdopodobnie będzie dalej miał miejsce. Że od dwóch lat do nie wiadomo kiedy, a może w nieskończoność teraz, będzie się do Polski sprowadzało towary, takie jak kukurydza, rzepak, czy zboża, typu pszenica. I teraz, jeżeli do nas się sprowadza towar 3, 4, 5, 6 milionów ton, to ten towar, jeżeli nie wyjedzie z kraju, stanowi nadwyżkę, w wyniku czego dobija ceny na lokalnym rynku, w wyniku czego my jako rolnicy dostajemy mniej. Wy jako konsumenci dostajecie towar gorszej jakości, bo tak po prostu jest. I czy się wam podoba, czy nie? Jecie coś, co jest produkowane poza standardami Unii Europejskiej, ale nam dobija to rynek. I teraz ktoś powie, dobrze, no ale mamy porty, i możemy ten towar z Ukrainy wywieźć. Oczywiście. Możemy tu przywieźć go tu, załadować na statek i wywieźć. Tylko pytanie brzmi, a co w sytuacji, kiedy dostęp do portu otrzyma firma zagraniczna, może amerykańska, która będzie robiła dziwne ruchy sprzyjające sytuacji przez 30 lat, a może przez 10, a może przez 15, które to będą spowalniały proces wywożenia zboża z kraju. Wyobraźcie sobie teraz taki czarny scenariusz. Politycy robią jak zawsze głupie ruchy. Dochodzi do sytuacji, w których to towar do Polski przychodzi z za wschodniej granicy, ale bardzo wolno wychodzi. Bo na przykład port ma awarię na pół roku. Kto dostanie w kość? No rolnicy. Jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo żywności? Ogromne, bo wielu ludzi zrezygnuje z produkcji. Co stanie się z towarem produkowanym gorszo przy, na poziomie, czy przy użyciu środków w Polsce niedozwolonych albo na poziomie standardów niedopuszczalnych? Zostanie w kraju. Kto to będzie musiał zeżreć no Polak? Widzimy układ naczyń połączonych? Widzimy. Sytuacja z tym całym dostępem do terminala, to powiem wam szczerze, że w kraju, gdybyśmy żyli w kraju szanującym się, to rząd, mówię dosłownie, mając różne narzędzia, różne spółki, powinien sam wydzierżawić na 30 lat dla siebie takie właśnie narzędzie, jakim jest dostęp do rynków zewnętrznych drogą morską. W ogóle ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, że przez rok czasu trwają jakieś śmieszne akcje z przetargami. I proszę, zwracam się teraz do tych ludzi, którzy czasami próbują zabłysnąć w komentarzach, że mamy wolny rynek, nie mamy żadnego wolnego rynku w Europie. Gdyby ta sytuacja miała miejsce w Niemczech, to już dawno spółka, która byłaby kapitałowo powiązana ze Skarbem Państwa, z rządem, takie coś by wydzierżawiła. Ale że żyjemy w Polsce, to mamy sytuację opowiadania sobie bajek, jak to nagle firma o dziwo amerykańska, o dziwo na 30 lat chce to wydzierżawić. Równie dobrze można było zrobić przetarg na rok czasu i powiedzieć: Macie na rok, jak zobaczymy, że nie jesteście dla nas szkodliwi, damy wam na następny rok. Bo zobaczcie, 30 lat to jest w sektorze rolniczym całe pokolenie. Jeżeli teraz przez 30 lat wpuścimy kogoś, kto i tak już w Polsce ma większość, jeżeli chodzi o wpływ na import-eksport, to, to jest drastyczne zagranie z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności. Dodam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że ja powiedziałem tylko o sytuacji spowolnienia, a teraz sobie wyobraźcie sytuację, gdzie gracz, który dojdzie i uzyska dostęp na 30 lat do tego terminala, zamiast towar wywozić, zacznie przywozić, bo gdzieś na trzecim końcu świata znajdzie towar, nieważne jakiej jakości, tańszy, to mało tego, że jeszcze nie będziemy mieli dostępu do sprzedaży, to jeszcze będą nas zawalali towarem z zewnątrz. I teraz konsumencie, mieć świadomość jednej rzeczy. W Polsce i w Europie nie ma wolnego rynku. Każdy szanujący się rząd powinien przez narzędzia, jakimi są państwowe spółki i skarbu państwa, mieć dostęp do takiego oto terminala, po to, aby mieć wpływ na lokalne ceny. Jeżeli masz wpływ na ceny i masz wpływ na obrót towarem, to dzięki temu ty, jako jednostka rządowa, możesz mieć narzędzie do naprawy sytuacji na rynku. Tak się robi we Francji, w Niemczech, w Austrii. W Polsce oczywiście się tak nie robi, bo my ciągle wierzymy w bajki o wolnym rynku. Natomiast stalcie sobie kropki. Mamy taką sytuację, że w jednym momencie, w ciągu dwóch, trzech lat, z jednej strony wpycha się do nas ogromną grupę towaru, ogromny wolumen towaru produkowany bez standardu bez jakości i tak dalej. Bo to mówią badania i tu nie ma co dyskutować. Z drugiej strony wpuszcza się na północy Polski zewnętrznego gracza żeby sterował rynkiem jeszcze bardziej niż steruje tej pory bo ja przypomnę że ten oto gracz o którym powiedziałem to nie jest firma której my nie znamy to jest firma która w Polsce już przyrzuca towary. Więc żarty żartami mówimy o 30 latach dzierżawy. I co by się nie działo w tym momencie Jedynym rozwiązaniem dobrym w tej sytuacji jest to, żeby to ogarnęła jakaś spółka skarbu państwa, może jakiś holding spożywczy, żeby po prostu zwyczajnie grało to tak jak trzeba. Bo takie działania są w innych krajach. I nie wierzcie w takie bajki, że w innych krajach tak nie wolno i tak dalej. Popatrzcie, kto rządzi rynkiem zboża w Niemczech. A Polacy nie są głupsi od Niemców. Przynajmniej na poziomie delikatnie mówiąc gospodarczym, bo to, że my robimy głupie ruchy, nie znaczy, że musimy je robić. To od nas zależy. Przypomnę Wam tylko, że wiele bajek jest nam mówionych o tym, że jest wolny rynek, o tym, że to, o tym, że tamto. Kochani, w wolnym rynku nie byłoby sytuacji takiej, że coś bezprawnie wchodzi do Polski jako żywność. W wolnym rynku, takim, który obowiązuje w Unii Europejskiej, są standardy jakości, które olano w Polsce. Być może wielu z Was teraz na śniadanie, na obiad je coś, co właśnie zostało do Polski wprowadzone bez tych standardów. Miejcie tego świadomość. Kiedy nie Boże, coś się by stało z Waszym zdrowiem. I miejcie świadomość tego, że nasze milczenie. Oznacza zgodę na takie ruchy. Tyle ode mnie w tym temacie. Zastanówcie się, proszę. Przypomnę jeszcze raz: w niedzielę od 8 rano na portalu na i w aplikacji mobilnej będzie mój wykład poświęcony wszystkim substancjom aktywnym, które zostają wycofane, licząc od dziś przez cały przyszły rok przez rok 2024 coś, co uderzy bardzo mocno w sadowników, w rolników, w uprawach tradycyjnych, w owocach miękkich w układach tak naprawdę produkcji specjalnej, w produkcjach szklarniowych i to jest kolejny cios poprzez zabranie nam środków do produkcji, poprzez zabranie nam technologii, udera się w ekonomię tego, co robimy, w naszą pracę, w jej wydajność, w jej skuteczność i w bezpieczeństwo żywnościowe. Smutny, ale konieczny wykład, żebyście wiedzieli, co macie zrobić, z czym się zatowarować. Zapraszam Was już dzisiaj serdecznie. Panią Ksińską, Hektar Wiedzy i do zobaczenia w niedzielę w kolejnym wykładzie.